Okej, dzisiaj są walentynki, będziemy robić przepyszną kolację. To jest właśnie nasz filecik z ryby, po stylu Mediterranean, czyli takim śródziemnomorskim, z oliwkami, z capersami i właśnie kartofelkami z piekarnika, jak tutaj widzicie, i pomidorki są. Także robimy naszą kolację. Słuchaj, zaczynamy od kartofelków. Najlepsze są właśnie takie kartofelki małe, sałatkowe. To właśnie są żółte i będziemy je piekli, więc jeżeli mieszkacie w Anglii tak jak ja, to po prostu upewnijcie się, że są żółte, a nie jakieś białe, bo te białe są kompletnie bez smaku. Zwyczajnie je umyjemy w zimnej wodzie i pokroimy. Okej, tak wyglądają nasze kartofelki i po prostu przekroiliśmy je w poprzek. Tak one wyglądają i dodaliśmy soli. I teraz ja dodałam soli gruboziarnistej i dodajemy teraz przypraw włoskich, czyli Italian seasoning. Będą smaczniejsze. I teraz dodamy trochę oliwy z oliwek. Okej, wkładamy nasze kartofelki teraz do piekarnika na jakieś 25-30 minut w temperaturze 200 stopni. I w połowie musimy je po prostu przekręcić, żeby było ładnie upieczone. Okay, teraz będziemy kroić naszą jedną czerwoną paprykę i czosnek. 3 ząbki czosnku będziemy smażyć. Okay, naszą paprykę pokroiliśmy w takie kawałki właśnie dosyć duże. Będziemy kroić czosnek i smażyć na patelni z oliwą z oliwek, z jedną łyżeczką oliwy z oliwek. Smażymy teraz paprykę i czosnek przez 3 minuty z dodatkiem oregano. Okay, teraz dodamy jedną łyżeczkę maple syrop. To jest taki syrop jak teraz 50 ml gotowanej wody. Teraz pora na 200 gram passaty. Ja używam tej, bo jest najlepsza. Jest z polpa, multipolpa. Są najlepsze pomidory posiekane właśnie włoskie, prawdziwe, 100% włoskie. Tak one wyglądają. Także 200 gram. Ok, teraz dodamy dwie łyżki sun-dried tomato paste. To jest taka pasta właśnie z pomidorków. Takie pesto bardziej. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak właśnie wyglądają sun-dried tomatoes pasta. Przepięknie pachnie ona. I doda takiego smaku Mediterranean właśnie do naszej ryby. Jest przepyszna ta pasta. I na samym końcu dodamy jedną kostkę. Ta jest właśnie z warzywna kostka, czyli taki stok. Ja lubię z tej firmy Calo, bo jest organiczny i jest bez jakichś konserwantów, jest gluten lactose free. I dodamy właśnie, ta kostka tak wygląda, skruszymy ją po prostu bezpośrednio do naszego sosu. Będziemy teraz smażyć na sosik przez jakieś 10 minut. Tak wyglądają nasze kartofelki, więc musimy je przekręcić, żeby były ładnie spieczone z dwóch stron. I następne 15 minut liczymy, czyli jakieś 30 minut. Macie pomidorki takie małe, możecie je wrzucić na tą samą blaszkę z waszymi kartofelkami i po prostu przypiec. Super świeży taki dressing z pietruszki, natki pietruszki, capers. One są bardzo takie słone i dodadzą takiego pysznego smaku Mediterranean rybie. I oliwy z oliwek oczywiście. Także zrobię taki sosik do polewy na wierzch do ryby. Tutaj mamy naszą skrojoną pietruszkę, dodajemy łyżkę oliwy z oliwek i takie 15 capersów, powiedziałabym. Okay, do naszego sosu dodamy teraz kilka czarnych oliwek. Przekroimy je na pół. Tak wyglądają nasze kartofelki po upieczeniu z piekarnika. Nasza ryba była smażona przez jakieś 4 minuty i tak wygląda już po skończeniu. Przepyszny obiad z rybą w stylu Mediterranean.